Cześć, to ja. Nad morzem zagłuszają mnie fale. Trochę. Okej. Tak wygląda panorama. Pół godziny drogi od mojego miejsca zamieszkania. No dobrze, zbliżę się, żeby było mnie trochę słychać więcej. Wczorajszego nagrania nie przesłuchałam, więc nie wiem, jakiej będzie jakości. Dzisiaj, tak jak jest, witam serdecznie. Na dobranoc. Sobota intensywna, tak intensywna, jak widać na mojej twarzy. W oczach, wokół oczu. Dzień cudny, przepiękny, słonecznie, rześkie powietrze i lekkość w każdym ruchu, przepływie, w spotkaniach. Intensywne spotkania spotkania z bratnimi duszami, z mistrzami, czyli osobami, kobietami, które czują swoje istnienie i w pełni są za nie odpowiedzialne i kreatywne, całe sobą kreatywne. Każda wyraża swoją pasję, istnienia, swoje ukochanie życia na swój sposób. To jest inspirujące, wręcz wybuchowe. Niesie. Tak jak mnie przyniosło na piaszczystą plażę pół godziny drogi z Gdyni w stronę Sopotu. Dwa lata później, wczoraj dotarłam z opowieścią do Port Louis, stolicy Mauritiusa, w której znalazłam się w poniedziałek 2 października, na piąty dzień pobytu na tej tropikalnej wyspie, celem znalezienia banku i bankomatu i co się okazało, wypicia filiżanki kawy i momentu, w którym złapałam głęboki oddech i poczułam coś normalnego w sobie. Tak jakby mój umysł poczuł się wygodnie w czymś, co jest, no właśnie, co przypomina przewidywalną Europę. Artisan Café, sieć kafeterii na wyspie Mauritius, który standard funkcjonowania jest podobny do europejskich sieciówek kawowych. I to uspokoiło mnie, złapałam głęboki oddech, ulgi i poczułam się trochę wygodniej w sobie. Co jeszcze? Kiedy po filiżance kawy, będąc nad zatoką w Port Louis, nie wiedząc, wiedziałam po prostu, że jest woda i jest zatoka. Nie mając pojęcia, jak to Port Louis jeszcze wygląda i co tam można zobaczyć, weszłam w przejście podziemne, przeszłam na stronę Caudan Waterfront i przy wyjściu z przejścia podziemnego pojawiła się wystawa z okazji 50-lecia uzyskania niepodległości przez Mauritius. Jest to październik, 2017 rok. Obchody niepodległości są zapowiedziane na marzec 2018, a z okazji uzyskania niepodległości wystawa fotografików z Mauritiusa, z Wielkiej Brytanii i z Francji oraz Afryki Południowej. Fotografików, którzy pokazują
ikony Mauritiusa. Czym jest Mauritius? Co ma w sobie? Swoje skarby, miejsca? Z czego jest znany? Z czego Mauritius jest też jako taki dumny? Przejrzawszy te fotografie, bodajże 30 kilka fotografii, miałam okazję w zasadzie po raz drugi, bo pierwszym było spotkanie z Aleksem, z widokówką, którą miałam w ręku, na której była mapa Mauritiusa i małe obrazki. Aleks wówczas pokazał mi, co te obrazki znaczą, a one były przypisane do miejsc na wyspie, które warto zobaczyć. Aleks zwrócił moją uwagę na Chamarelle, ziemię siedmiu kolorów, i ogród botaniczny w Pamplemousse. Natomiast na tej wystawie zobaczyłam dużo, dużo, dużo więcej. Bo rafę koralową, bo lasy deszczowe, park narodowy, oczywiście nurkowanie, rafę koralową, czy już o niej wspomniałam? Tak. I detale, jak roślinność, jak kolorowe budki na drogach, stragany i góry. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, choć je widziałam podczas przejazdu taksówką na przełaj wyspy z południa na północ. Widziałam góry. Te, które zobaczyłam na fotografiach, sprawiły, że poczułam taki specyficzny dreszcz, jaki czuję, kiedy widzę góry. Szczególnie w zestawieniach kontrastowych, łąka pełna kwiatów, kwitnące drzewa i góry. Oczywiście były jeszcze Banyana Tree, których nie zapamiętałam, ale przykuły moją uwagę i gdzieś za mną potem chodziły. I oczywiście też Flamboyant, czerwone drzewa i fioletowe drzewa jakarandy. Z gór najbardziej utkwiła mi w głowie, zresztą ona jest ikoniczną górą, druga pod względem wysokości góra na wyspie, 820 metrów, Peterborough, która ma charakterystyczną skalistą kulę, z daleka widoczna jak główka, skalistą kulę, ona 9-metrową na szczycie. I ona z daleka wygląda, w zależności od perspektywy, albo jak słoń, albo jak mocarz, albo jak mnich. Wszystko zależy, od której strony patrzeć. Jest to po prostu ikoniczne, jest to ikoniczna góra Mauritiusowa, która utkwiła mi na długo. I z takim obrazem Mauritiusa, krótkim, najkrótszym przewodnikiem po Mauritiusie, idę dalej, niejako deptak. Pojawiają się kolorowe parasolki. A potem pojawia się miejsce, któremu się przyglądam, bo tam jest specjalna wyciskarka do przygotowywania soku z trzciny cukrowej, który tego dnia zamawiam z ciekawości, przyglądając się innym, jak piją, i stwierdzam, że chcę spróbować czysty, zamawiam, piję i zostaję w pewnym sensie fanem soku z trzciny cukrowej. Nieopodal, pijąc sok z trzciny cukrowej, dostrzegam aleje drzew frangipani. A jako że frangipani już spotkałam w Glengob nad zatoką, nieopodal plaży, niewielkiej plaży, ogromne drzewo frangipani, ta aleja niewielkich drzew frangipani, trzech kolorów frangipani, kwiatów frangipani, spowodowała, że, że wracam do Portui jeszcze nie raz. Więcej, nad tą aleją drzew frangipani dostrzegłam górę, tak charakterystyczną, stoki spływające do stolicy, spływające dość stromo. I one zostają w mojej głowie, choć nie zadaję sobie jeszcze pytania, co to jest. Po prostu zostają w mojej głowie i z takim obrazem wracam na dworzec autobusowy. Wtedy nic więcej nie przykuwa mojej uwagi, nie mam ochoty więcej chodzić, chcę wrócić już do Glengob. Takim miałam już gdzieś na niepokój z duszą na ramieniu, czy ja znajdę autobus, właściwy przystanek, jak to jest. Takie proste detale,
powodują mój duży niepokój, w związku z czym kiedy już to czuję, podchodzę i jakby to, ten niepokój ogranicza każdą moją eksplorację, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o ten komfort, więc wracam na dworzec, znajduję autobus do Gręgą i jadę i wracam. Tak, tam Port Louis już wiem, że wrócę do niego. I wracam do Gręgą, gdzie przez kolejne dni, bodajże z tych takich, no właśnie, poszerzam swoje pole eksploracji, pole przestrzeń eksploracji. W stronę Goodlands, w stronę sklepików, w stronę gręgob innej zatoki i dalej jeszcze za zatokę. Wiem, że to wszystko należy do gręgob, ale każda z tych maleńkich zatok jest szalenie malownicza. I jeszcze do tego są pływy, przepływy i odpływy. I one powodują, że coraz bardziej one intrygują. Fotografuję, w porze badam, kiedy są odpływy, kiedy przepływy, regułę i fotografuję, jak się zmienia dno, jak się zmienia barwa oceanu. Oprócz tego kwiaty, palmy kokosowe, palmy daktylowe. No i przyglądanie się, jak funkcjonuje ta społeczność. No właśnie. W międzyczasie wybieram się na zakupy. W międzyczasie, czyli w środę, bo wiem, że środa jest dniem, w którym market Goodlands jest otwarty, w którym wtedy w środę sprzedawane są owoce i warzywa. Siadam do autobusu, żeby 5 km na południe zrobić zakupy w Goodlands. I też jest tak, że w Goodlands już wiedziałam po drodze, wracając z Port Louis, piękną świątynię hinduską, dokładnie teraz już wiem, tamilską. I takim drugim jakby celem, punktem zainteresowania jest to, żeby wysiąść obok tej świątyni, a potem poszukać marketu. I to był bardzo fajny zbieg okoliczności, bo kiedy wysiadłam na najbliższym przystanku możliwym, tuż za świątynią, okazało się, że ten przystanek jest przy targowisku z owocami, warzywami, w ogóle ogromne, oni to nazywają market, ogromne targowisko. Zrobiłam po raz pierwszy zakupy sama, targowałam się jak najbardziej, zaskoczona, że potrafię, przyglądając się i filmując i czując się trochę jak intruz, a trochę taki jak kosmita, który się przygląda, o co w tym wszystkim chodzi. Rozgarbiasz hałas i coś specyficznego, no właśnie ten chaos, a jednocześnie ład i swoista lekkość w tym chaosie. Potem wracając, przechodzę obok świątyni tamilskiej i nagle zdaję sobie sprawę z tego, że nie wiem, gdzie jest przystanek, bo nie zwróciłam uwagi, jak one są dokładnie oznaczone. W tym samym momencie dostrzegam policjantów, zapytałam, oni mi zatrzymali akurat autobus, który jechał do Gręgą z powrotem. Więc zatrzymali autobus, wsiadłam i pojechałam. To było kolejne doświadczenie związane z pozyskiwaniem informacji, z poczuciem bezpieczeństwa, że wszystko jest w porządku i że autobus może stanąć pomiędzy przystankami. Szczególnie na żądanie policjanta. Na dodatek byli tak życzliwi, uprzejmi, że zdałam sobie sprawę z tego, że ja jestem jakby otoczona szczególną opieką. W pół roku później, notabene jako ciekawostkę dodam, dowiedziałam się, że dla policji na Mauritiusie każdy turysta, absolutnie każdy, jest priorytetem. Tak, żeby on czuł się bezpiecznie. I przyznam, że zawsze kiedy widziałam policjanta, zawsze się czułam bezpiecznie. Teraz, kiedy już tam jadę, wiem, że zawsze jestem bezpieczna, niezależnie czy jest policjant, czy nie, po prostu bardziej. Bo już jakby znam dynamikę funkcjonowania wyspy, dynamikę tego, jak ona sobie stworzyła zależności i że ten turysta jest priorytetem, a kobieta samotna tym bardziej.
No i tak dochodzę do dnia 15 października w niedzielę, kiedy budzę się rano po wypiciu kawy. Aleks mi